Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Mamy towarzystwo w postaci orków. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Ekipa widzę z Warszawy jest. Niedobrze, bo tego orka by wypadało najpierw wykończyć. Ajajaj. Okej, ma kumpla, a raczej to szkielet tong. Okej, widzę, że jesteś zbagowany bardzo. Moja pochodnia, dziękuję. Opiekun świątyni. Widzę, że z tym szkieletem się dzieją cuda. W sumie moglibyśmy zmienić broń na tą i chyba byłoby lepiej. XD. Zbagowałam grę na samym początku. Da się tak? Jak widać, tak, da się tak. Zróbmy... O matko bosko, zapis. Co to ma być w ogóle, nie? No, siema. Dobra, zobaczymy, jak sobie radzę z bronią dwuręczną, bo ja tak trochę umiejętności to mam z dupy. Ale miejmy nadzieję, że jakoś w miarę to będzie. Tajemnicza kapliczka, krata się zamkła. Dobra, i teraz pytanie. Ja niestety nie pamiętam, co się najpierw klika i gdzie. Tutaj chyba nie było nawet też żadnej podpowiedzi. Więc... No bywa i tak. Słyszę coś. A ty skąd się tu wziąłeś? Nie mam pojęcia żadnego. Chyba, że one tutaj są pochowane po kątach. Nie wiem tego. Spróbujmy zacząć od tego. Ok, już wiemy, że nie od tego. Dobra, no to będziemy farmić najwyżej, nie? Dobra, to spróbujmy najpierw ten przycisk. No i kurna dupa, najpierw środek. No to dobra, to najpierw środek w takim razie, dobrze. Ja niestety nigdy nie pamiętam tego. Ojej. Niewierny w domu pana? Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. O kurdele. Okej. Ja już zapomniałam, jak to tutaj w ogóle działa, nie? Siekacz, no okej. Dobra, czyli tutaj było pierwsze miejsce w sumie ze strażnikiem. Możemy stąd już wychodzić. Okej, otwarte i wypadamy. Mam moją pochodnię? Mam. Coś mało mi daje światła, nie sądzicie? Może mi się wydaje. Dobra, i teraz możemy iść dalej. O, krwawe ostrze. To chyba będzie lepsza broń, coś mi się wydaje. Bo ja trochę biegam z tą useless kosą jednoręczną. Krwawe ostrze to jest dwure... Dobra, to nawet lepiej. To znaczy, że możemy podziałać co nieco i ja pierdzie nic nie widzę. Czy ja się wracam aktualnie? Nie wiem. Wracam się, nie wracam się? Gdzie ja jestem? Chyba się wróciłam. Dobra. To spróbujmy jeszcze raz. Bo tutaj były dwie odnogi, nie?
Dobra, tu nie mogę skakać. Okej, teraz mogę. I teraz tak, jeszcze raz. Tutaj była ta odnoga. Jeszcze nie. Tu były dwie. Aha, i tutaj możemy iść właśnie jeszcze dalej. Bo tutaj w ogóle musimy wyjść, ale jeszcze możemy iść, aha, na dół, ale dół jest na razie zamknięty. Dobra, czyli tak idziemy w sumie tu. Ale ekipa z Warszawy tutaj, widzę, stoi i czeka na mnie. Fajnie by było nauczyć się walczyć tą bronią ręczną. Tu jest jakiś mag, szaman, te sprawy. Chyba nie ma. Aha, bo tutaj są te takie durne kolumny do skakania. Sejwik. Schowajmy broń, bierzemy pochodnie z powrotem. Teraz przynajmniej mam pewność, że o niczym nie zapomnę. Tutaj byliśmy, ale tak się tylko upewnię jeszcze. Tak jest, tu byliśmy. Tam żeśmy przechodzili właśnie dołem, a tu jest podpowiedź chyba. To. Ale niestety nie pamiętam. Ja już bardzo mało... O, tam jest jednak szkielet mag. To się trzeba pospieszyć trochę. Bo albo nas zamrozi, albo nam pierdzielnie, albo nam przyzwie kościotrupy. A ja nie chcę żadnej z tych rzeczy. Dobra, moja pochodnia. Dzień dobry, wracam do ciebie. Siemano. F5. No to tak, może zacznijmy od tego miejsca. Tu jest chyba po prostu taki zwykły przełącznik, z tego co pamiętam. Czy nie pamiętam? Tak, jest przełącznik. A, i to jest po prostu ork, który mnie... będzie atakował. Weźmy, nie wiem, miksturkę jakąś, może te... Dobra, wyleczymy się trochę tymi małymi, bo mam ich dosyć sporo. Perfekcyjnie, dziękuję bardzo. F5. Tutaj zawsze było... A, bo to są te przełączniki, dobra. Nie pamiętam, czy to ma jakieś znaczenie. Nie wiem, kratę sobie zamkłam. Aha, dobra, opuściliśmy sobie te pochodnie. Boże, jakie pochodnie. Kurde, krata się też pootwierała. Where am I? Coś się tutaj nieźle zbugowało, bo ja nic nie widzę. A ja po prostu umarłam sobie, dobra. Te F9. To znaczy, że chyba najpierw jednak wciskamy to. Tak jest. Bo tu się jakieś dziwne rzeczy wydarzyły przed chwilą. A, rozumiem, bo tu trzeba po prostu jeden przycisk wcisnąć tylko. IQ 0 moment. Moment. IQ 0 moment. Tak jest. Czyli otworzyliśmy wszystkie trzy przejścia. Wiecie co? Ja jeszcze raz próbuję kliknąć ten drugi przycisk akurat, bo... Chciałabym wiedzieć, czy umieram od razu? Aha, kompletnie nic się nie dzieje. Czy pozamykałam? Dobra, nie wiem, F9, nie róbmy tego, może lepiej. Dobra. Bo ja nie wiem, co ja teraz robię, więc może lepiej tego nie robić. Dobra, możemy iść teraz na wprost, możemy też iść na dół. Z jednej strony poszłabym na dół na razie. Zobaczymy, co na dole. Pełzacz świątyni na dole.
Okej. Porządeczku. No i tutaj też gdzieś wychodzę. Okej. To na razie nie tutaj. Idziemy na razie w dwa inne miejsca. Bo tu kojarzysz, że dobrze iść później, nie teraz. Chyba. Chyba dobrze myślę, ale na razie lepiej nie. Na razie lepiej zostać tu. Sorry, że tak błądzę, ale nie pamiętam w ogóle już tej gry. Tutaj jest właśnie przejście kolejne zawalone, z tego co pamiętam. Zrobimy save'a i wchodzimy. Śmiertelny! Jak śmierzę zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora. Ty gnijący ochłapie. O nie, on ma to, piorun... O kurna, to nie ma opcji. O nie. Okej, udało się. Ale bardzo, kurde, ledwo. Powiem wam, że to jest dramat. Dobra, z ciebie wzięłam rzeczy. Mamy zwój. Zaraz, coś mi się tutaj teraz bardzo nie podoba. Chociaż nie, to nie jest w tym miejscu, tutaj tego nie ma. No nie, to nie jest ta miejscowa, dobra. Czyli drugi strażnik jest za nami, że tak powiem. Mamy z niego broń. Jeszcze napój. I możemy spadać. O Jezu, ale naprawdę człowiek ma zaniki pamięci, no nie? No i teraz tu by się wypadało dostać. Kurde, nie wiem, czy tutaj też chciałabym iść. Ała, nie trafiłam w ciebie, o Boże. Ale dramat, mnie leją. Kurde. Dobre pytanie, czy ja teraz dobrze idę w ogóle i co ja robię. Chyba jednak wolałabym iść na dół. Bo tu będziemy mieli dalsze przejście chyba na tej górze jednak. Dobra, zejdziemy na dół. Bezi, czy ty jesteś poważny? Człowieku. Dobra, idziemy jednak dołem. Widzę, że mi się pochodnia trochę zbagowała. O Boże, dobra. Ja już nic nie pamiętam, nic kompletnie. Ale chyba tutaj będzie lepiej iść najpierw. Kuszę mamy. Trzeba zrobić. To mnie zabije teraz, nie? Nie, nie zabija mnie to? A z jakiej racji mnie to nie zabija? To chyba tak nie działa, jak myślę.
No właśnie. Teraz to się wysuwa. Tu jest chyba to bezpieczne takie miejsce, nie? Tak, ja też nic nie widzę. Wiecie co, weźmy na chwilę pochodnie, bo ja jestem ślepa. Kurde, to nie tak ma działać przecież. Chyba, że tu mamy stanąć. Pamiętacie, jak ta zagadka działała? Bo ja już kompletnie nie pamiętam. To jest Gorboba. Tu jest podpowiedź, że trzeba sobie strzelić właśnie. Tylko, że trzeba strzelić dwa razy. Tutaj był jeden przycisk, ale to jest też przecież po coś. Ja pierdzielę, no nic nie widzę. Zrobię save'a, ale mi się wydaje, że tu jest przycisk gdzieś. Dobra, to może najpierw pogadamy jednak z Bobem. Nie no, nie otworzyło się to, dobra. Idziemy z Bobem pogadać, bo może on mi coś doradzi, bo ja jestem, nie wiem, nie mam mózgu trochę. Schowaj broń. Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Dobra, ja naprawdę już nie pamiętam, gdzie my powinniśmy chodzić, a gdzie nie. I to mi się bardzo nie podoba. I bardzo mi się nie podoba, że nie wiem, co mam otworzyć. A czy ja mam jakiś zwój światła, bo wydaje mi się, że światło by mi więcej dało widoczności. Mam światło. Bo ja potrzebuję zobaczyć tutaj. Bo tu gdzieś powinien być, kurde, drugi przycisk, a ja jestem ślepa i nie widzę. A tu jest. No właśnie, wreszcie. I teraz pytanie, czy tamto przejście będzie logiczne? Nie wiem, ale właśnie mnie olśniło, że to tak właśnie ma działać. Dobra, i spadamy stąd. I teraz możemy zrobić F5 i możemy iść tu. No i teraz tak, przyciski. To są te symbole. Mieliśmy wcześniej podpowiedź, ale nie chcę mi się teraz sprawdzać. To są też przyciski, ciekawe.
no i pięknie mamy teraz podpowiedź. Dziękuję bardzo. Czyli najpierw tak, najpierw ta łezka. Teraz to. A na końcu będzie ten wirek. O Jezu, te świątynie śniącego. Te świątynie. Zawsze z tymi świątyniami jest duży problem, nie? A, i teraz jeszcze otworzyliśmy tu. No to tam powinniśmy iść zdecydowanie później. No to wypadałoby nam teraz właśnie wrócić. W sumie tam, gdzie miałam iść wcześniej. A tutaj co jest? Jo, to jest strażnik normalnie? Aha, bo to się łączy. Lol, dobra. To nie muszę teraz skakać jak debilka. Super, i kolejny poziom. Ja nawet już nic nie będę zbierać. No i pięknie, to teraz możemy iść tu i potem możemy iść tam. Aha, tu jest zamknięte. No to pięknie. Mamy podpowiedź. A czemu tu jest zamknięte? Z jakiej racji tu jest zamknięte? Tu zawsze jest zamknięte? To nie jest chyba normalne, że to jest zamknięte. Ja pierdziel, no nie przypominam sobie, żeby to było zamknięte i teraz... No właśnie, tu jest przycisk. Już zaczęłam panikę. Siadź. Otwieraj to. Masz coś? Masz strzałę. Dzięki. Śmiertelny, twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd? Kobiety i gnijące mumie przodem. No, o ja. Ale to mi nic nie robi w porównaniu do tego pioruna kulistego. Dobra. Teraz się zamkło, pięknie. W sumie mogłam tutaj nawet nie wchodzić, ale dobra. Znaczy się... Okej, tutaj chyba już naprawiliśmy tą kratkę. Gniewna stal, to tutaj warto było zejść. I to możemy też otworzyć sobie. Gniewna stal, zobaczmy ją. Ona powinna być lepsza trochę, jest. Okej, i możemy wyjść. Czy się nie pojawiały pełzacze? A może się pojawiały? Nie wiem, mało ważne. Nie mam pochodni, także zaraz zainwestujemy chyba w nową. Kruż Karok, czy jak mu tam? Ojejku. Dobra, powiem wam, że teraz po latach dla mnie ta świątynia śniącego, chociaż na początku się zgubiłam, wydaje się mieć więcej sensu niż miała. Mam wrażenie, że więcej rozumiem, więcej widzę teraz i bardziej to jest dla mnie logiczne. Tu już widzę strażników.
kurde. Zapomniałam o tych fanatycznych dziwolągach teraz. Że będą nam sprawiać kłopoty w tej części tego kompleksu. Kurde, powiem wam, że ja mam bardzo mało tych mikstur. Więc chyba zaczniemy się leczyć ziołami. Dobra, całkiem nieźle. Co mi tu syczy? Nie mam pojęcia. Dzięki za pomoc, mordo. Dobra. A, bo to jest dalsza część tych tuneli i to by też wypadało zejść do cholery jasnej. No i tam są faktycznie pełzacze, już mi się przypomniało wszystko. To się nie powinnam dziwić, że je słyszę. Pochodnia. Zamawiam pochodnie, dziękuję. F5. Dobra, to wydaje mi się, że możemy zejść tu na dół. Niestety nie pamiętam, czy lewo, czy prawo. Nie ma co z nich zbierać, bo już zbroję z płytek mamy, także olejemy sprawę zbierania. W tą stronę chyba nie przejdziemy nigdzie. Ale warto sprawdzić, czy czegoś tu nie ma. Tak na 90%. Bo lepiej jest to wiedzieć. Aha, ja już jestem tutaj. O, Matulu. Dobra, to zaraz. To zaraz w takim razie. To jeszcze w miarę pamiętam. Właśnie ten teren taki zalany lawą. Czyli w tę stronę jak pójdziemy, to chyba... Nie no, tutaj też coś było przecież. No właśnie, to był taki tunel. Tutaj bodajże w Mrocznych Tajemnicach chyba można było jaja znaleźć. Czy coś takiego. No właśnie. Nie, żeby nam te jaja były jakieś bardzo... Pięść barbarzyńcy tu jest potrzebne. No właśnie, dobra. Pięść barbarzyńcy na pewno będzie lepsza. No, tylko pytanie, jak będzie się nią biło, bo... Wiecie, jak to jest z tymi... Typowo toporami dwuręcznymi, bo miecze sobie radzą trochę lepiej. Nie dużo, ale trochę. Co mnie zabiło? F9? Nie mam zielonego pojęcia. Przez teksturę musiała się jakaś lawa przedostać, czy coś takiego i mnie zabiła. Dziwne to było trochę. Okej, mamy jakiś dziennik, kuferek. Sporo bryłek. Uzdrowienie, amulet oczyszczenia, wyciągi. Trochę pochodni. Zaraz sprawdzimy dziennik. Nie, nie astronomia, chociaż w sumie nie pokazywałam wam tego, więc możecie sobie... przeczytać. A to co jest? Aha, to jest tym, dobra. I dziennik. Dzień 23. Zatraciłem już poczucie czasu. Zdaje się, że minęły co najmniej 23 dni od chwili, gdy zostaliśmy schwytani przez orków i zmuszeni do pracy.
Te podłe istoty nie znają litości, słabsi z nas po prostu padają na ziemię i już się nie podnoszą. Ucieknę stąd, nieważne jak. Dzień 28. Kazali nam kopać jeszcze dalej w głąb góry. Przednia część jest już gigantyczna. Ciekawe, czemu to wszystko ma służyć? Dzień 67. Podobno ci orkowie kapłani nie mają serc. Jeśli to prawda, jakim cudem nadal się poruszają? Widziałem miecz, którego tak bardzo się boją. Gdyby udało mi się go zdobyć, już ja bym im pokazał. Dzień 78. Miecz spoczywa w przedniej komorze świątyni, ale bezustannie strzeże go jeden z kapłanów. Zamierzam stąd uciec, zostawię tu mój pamiętnik. Może komuś się jeszcze przyda. Okej. No tak. Dobra. Ma to wszystko jak najbardziej sens. Nie pamiętałam o tym, że tutaj znajdujemy jakieś podpowiedzi, czy coś tego typu. No i tak, i tu możemy też się dostać od razu. Czy to nie jest właśnie miejsce, gdzie znajdziemy miecz? Tak jest. Ajajaj, dobra. To trzeba się wyleczyć znowu. Może Serafisem będziemy się leczyć. Tak, wiem, trochę długo, no ale mikstury nam kuleją. Powoli. A my i tak nie będziemy mieli żadnego pożytku z tych ziół. Okej. Zapisz. Zrobimy też taki stały zapis. Dobra. A no tak, musimy teraz sobie ogarnąć most. I tutaj nam się chyba też te drogi połączą ze sobą, nie? O kurde. Fajnie by było, gdyby ci orkowie mi tu wleźli. Bo by ich to po prostu zabiło. Podejdziesz tu? Halo? On chyba nie rozumie. Ała. O kurde, naprawdę nie trafi czasami. To jest taka bieda. Dobra, tam zostawiłam pochodnie. Biegnie na mnie jakiś fanatyk, tylko nie wiem skąd. A stąd. Dobra. A, bo tu też jest przejście. Ja pierdzielę. Ale to jest akurat dalsze przejście. To ja akurat tego dalszego na razie teraz nie potrzebuję. My potrzebujemy właśnie to poprzednie przejście. Niestety, ale tego się chyba nie da wyłączyć. Okej, mana psianka. Dobra, będziemy żreć psiankę. Idziemy po broń, bo to jest podstawa aktualnie nasza. I w sumie to będzie chyba jeden z ostatnich kapłanów, w sensie przedostatni kapłan, z tego co mi się kojarzy. Dobra. Teraz tylko pytanie. Potrzebujemy kliknąć dwa przyciski,
Jeden chyba jest tam, a jeden jest tu. Żeby przejść tam i się dostać do miecza. Albo nawet i więcej. Dobra, demony nie są nam straszne. Albo nawet potrzebujemy 3 przyciski kliknąć. Nie pamiętam. Możliwe, że 3 przyciski potrzebne są. Zaraz się okaże, bo ja naprawdę nie pamiętam. Okej, tu jest kolejne miejsce. Chyba będzie kolejny demon, podejrzewam. Tak jest. Kolejny poziom. Dobra. Lecimy dalej. Sorki, że tak trochę, kurde, dzisiaj mam wrażenie, że skiepściłam delikatnie sprawę. Bo mogłam chyba to wszystko zrobić trochę szybciej. Wam powiem. Tak się trochę w pewnym momencie zagmatwałam, a okazało się, że wszystko prowadzi w sumie do tego samego miejsca i to był mój błąd. Ale wydaje mi się, że uda nam się zrobić to, co chciałabym dzisiaj zrobić. Akurat, więc bez problemów powinno być. Tu był tylko jeden. No i co, wysuwa nam się mościk? Powinien nam się wysunąć. Tak jest, wysunął się. Tak jest, wysunął się. Dobra, to będziemy mieli za chwilę to wszystko, co potrzebujemy. Czy tędy da się przejść? Nie da się, musimy teraz wrócić, więc wydaje mi się, że zainwestujemy w tym momencie w miksturę prędkości, żeby nie tracić czasu, bo jednak zanim ja bym tam dobiegła normalnym sposobem, to by minęło 100 lat. Ale w sumie zrobimy dzisiaj tą część świątyni, którą chciałam. Godzina na spokojnie na takie rzeczy wystarcza. To dobrze. No, niecała godzina nawet. Jak skończymy szybciej, to skończymy szybciej, a jak nie, no to nie. Zależy mi na spotkaniu się z ostatnim strażnikiem, bo to będzie przedostatni. Sejwik i wpadamy. Ale może nie w ten sposób. Dobra, czyli tutaj i tak musimy bokiem i tak. Ale się przestraszyłam. Dobra, ale już na spokojnie wejdziemy sobie. Kuźwa! Chciałam się zapisać, a nie wczytać. Ajajaj. No i najgorsze, że nam mikstura prędkości nie działa po wczytaniu się. No bo ten cieć do mnie zagada od razu. F5. Twoja droga kończy się tutaj. Niech zczeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. Dobra, elo. Zebrane. Dobra, zebraliśmy jakiś miecz. Gra go załapała w ogóle, że go zebrałam? Czy kuźwa nie wyłapała tego? Kurde, no chyba nie. A
Ale dlaczego by miała tego nie wyłapać? Powinien być miecz, który ma takie znaki zapytania. Ej, no niedobrze. Trzeba się wczytać jeszcze raz. Twoja nie. Wolałbym nie jeść. Ała, ale teraz dostałam. Gniew demonów, tak, super. Tutaj dalej są te kolce. Kurde, no mogę wejść. No i teraz mi go... Aha, bo on jest... Dobra, czyli pewnie go zebrało, ja nie zauważyłam. Znowu marnujemy parę minut na odcinku. Ale to już teraz trudno. Lecimy z prędkości miksturą i lecimy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Bo potrzebujemy teraz do ostatniego strażnika się dostać. A, bo tutaj są te kolce. Dobra, no to damy sobie jakoś radę chyba. O kurde, ale może nie w ten sposób. Ja pierdzielę. Kurde, da się to ładnie poprzeskakiwać bez utraty HP. A ja oczywiście sobie w to wpadam. O Boże. Dobra. Teraz tak, żeby się nie pomylić. To chyba było tu. Tak jest. Niedobrze, bo tu mnie też leje ten. Kurde, no. Dobra, na szczęście biegnie jako pierwszy. Chodź tu, ciociu jeden. Dawaj. Dobijaj, zapis i teraz ty. Dobra, tam jest ich aż troje, o panie. Oni się znają, że cię rzucą na mnie wszyscy. To użyjemy teraz wyjątkowo mikstur, żeby było trochę szybciej. Dobra. Tutaj w sumie wypadałoby pochodzić, tylko tu jest znowu ciemno. A ty skąd, żeś się tu wziął, szmaciaru, ono? Kuźwa, ledwo się wyleczyłam już. Pół HP ścięte. Chcę przyszłam pozwiedzać, bo tu są, kurde, bronie leżą. W tym miejscu kufry są. Człowieku, a nie... Ajajaj. Najwyżej trochę powycinam z tego filmu, żeby nie był za długi. Albo to po prostu oleje. Przypomniało mi się, że najpierw muszę sobie otworzyć jeszcze. Dobra. Jeszcze musimy sobie otworzyć tu przejścia. Zapomniałam o tym trochę.
Dobra, i teraz hop. I teraz tu. I teraz klikamy. Zapomniałam, czy to dobrze, że tutaj zjadę. Tak, pół na pół, ale z drugiej strony musimy i tak tu zjechać. Znaczy musimy, no nie musimy, ale warto tutaj zejść. Z tego, co kojarzę. Gdzie skaczesz, człowieku? No. Teraz sobie poniekąd odblokowujemy właśnie drogę. No właśnie. No i tutaj mamy teraz dostęp do tych skarbów. Się pojawiają też pełzacze. Okej. A drugi przycisk czy po coś był? Nie mam pojęcia. Tak, otwiera nam drugą część tych krat. Dobra, czyli warto kliknąć oba. Dobra, to lecimy. Tu się pełzacz kuźwa zrespił na tym. Tu musimy trochę pobrodzić, super. I tu gdzieś powinien być przełącznik do windy. Ojejku. Nie pamiętam, czy chodziło, żeby to kliknąć. Chyba tak. Albo i nie. Chyba nie. Nie, po prostu jedziemy do góry, dobra. No to okej, i teraz tylko wrócić. A, bo tutaj trzeba... Okej, co na szczęście mnie tutaj nie zabiła ta lawa. A, bo my chyba sobie nie wrócimy. Nie, no da się tędy wejść. Prawie. Poczekajmy, może mnie wyrzuci tam, gdzie chcę. Nie? Proszę. Ja pierdzielę, dobra. Czy tutaj się dało jakoś fajniej stąd wyleźć? Tak, żeby nie biec naokoło, nie pamiętam. Bo tędy to ja chyba nie przejdę teraz. No nie, bo tutaj na górę nie doskoczymy, czyli musimy i tak przejść od drugiej strony. Niestety, czyli trzeba będzie trochę nadgonić drogi. Dobra. Mogłabym stąd wyjść, dzięki. O, właśnie tędy i teraz znowu tędy musimy wyjść. Kurde, powiedzcie mi, no jest trochę łażenia, nie?
A trzeba było sobie to wcześniej kliknąć? Trzeba było. To teraz trzeba trochę biec. Na szczęście nie jest jakoś bardzo daleko. Już bym, kurde, tam skakała kolejny raz między tym. Ach, no i nie zrobimy tego wszystkiego, co chciałam. Chociaż w sumie mamy jeszcze na to 4 minuty. To jest całkiem sporo czasu. Tu byłam, ale to odpalmy sobie nową pochodnię. Bo tamtą gdzieś zgubiłam. Nie wiadomo, kurde, gdzie. Tu nie. O, i tu mamy pierwsze 5 trola, właśnie o to mi chodziło. I sporo napoi. Bo 5 trola na pewno będzie lepszą bronią. Co my mamy z tych napoi? Bonus do zręczności 8. Bonus do maksymalnego życia 15, do maksymalnej many i do siły. Perfekcyjnie. Tutaj już wchodzimy. Aha, i to tyle? To była tylko jedna ta? O Jezu! Ćwoku! Przestraszyłam się trochę. Zmieńmy na 5 trola, bo na pewno właśnie będzie lepsza. No i tak, demon. Kolejny demon. Dobra. Tam jest też kolejny. Okej, perfekcyjnie zdążyliśmy zrobić to, co chciałam. Czy ja nabyłam tutaj 3 poziomy? Więcej, chyba 5. Oj, jeszcze ty. Jakbyś tak broni nie zdążył wyciągnąć, to by było super. Dobra, będzie troszeczkę dłuższy odcinek, podobnej długości jak ostatnio. I teraz potrzebujemy zrobić tak. Potrzebujemy się uleczyć na 100%, bo może być słabo. Albo chociaż prawie na 100%, zrobić save'a i jak będziemy bliżej, to weźmiemy miksturę prędkości, zarzucimy. No, już widać gościa. Fuck. F9 mogę? Nie mogę. Dobra, spróbujemy bez mikstury prędkości. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. No i mamy problem. Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuję innej. Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić. I to zaraz. Ojojoj, a ja nie mam teraz niczego. On ma właśnie ten. Tchnionko śmierci chyba już tak na 100%, nie? Ja pierdykam, biegnie za mną. O cholera. Jaka nieugięta pała. Ale mnie ten wyrolował, nie? Dobra, moi drodzy, no to musimy stąd spadać. Wygląda na to, że gra Żwarak
Arushat nie należy do przeklętych orkowych szamanów. Jest o wiele bardziej potężny i ma, broń. Kurde, coś tu jest nie tak z ściągą. Zdaje się go nie imać. A, i ma broń, okej. Okay. Potrzebuje potężniejszego oręża. No to fajnie. Moi drodzy, no wydaje mi się, że... będziemy już kończyć ten odcinek. Ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na serwer na Discordzie. No i co? I wracamy. Tu się też pełzacze poryspiły, ale mało mnie to obchodzi. Teraz tak, najlepiej się wydostać może tędy. O, siema. Nawet mnie nie zauważył. Tak, no bo tutaj się teraz też zrespili ci przeciwnicy. No, jak widzicie, jest ich sporo. Ale my sobie jak gdyby nigdy nic wyjdziemy z tej świątyni. Ja nie będę się z nimi teraz biła. Będziemy się z nimi bić dopiero, jak będę miała Uriziela. O Boże. Bo to są już starsi opiekunowie. Więc po prostu ja sobie na razie dam spokój. Udało nam się na spokojnie uciec, więc jest dobrze. No i co, moi drodzy, w kolejnym odcinku spróbujemy pogadać z Xardasem. Może on nam coś doradzi, co w tej sytuacji zrobić. Myślę, że za chwilę się jeszcze do niego będziemy teleportować i będzie w porządku. Super, jesteśmy już praktycznie na zewnątrz. Ale tu jest ciemnica. Wydaje mi się, że po prostu jest wieczór. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jesteśmy u Xardasa. W kolejnym odcinku pogadamy z Xardasem, od tego zaczniemy. Spróbujemy ogarnąć z nim kwestię tej broni. No i co? I to już tyle ode mnie, nie przedłużam. Zapraszam Was do kolejnego odcinka w czwartek. Możliwe, że przedostatniego. Wtedy w sobotę byłby ostatni. Ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o kwestię Chromanina, to pomyślałam sobie, że zrobimy to w formie bonusowego odcinka. Po prostu, żeby Wam pokazać całe zadanie, ale nie będę się już na nim teraz skupiać, tylko dociągniemy serię do końca. Jak ktoś z Was będzie chętny, to po prostu po skończeniu serii sobie obejrzy questa z Chromanina i wtedy też wejdziemy właśnie do Wieży Mgieł, o której Wam opowiadałam. Nie przedłużam, dzięki i do kolejnych filmów. Cześć!